Już przy wyjściu randkowej gry Hooked on You związanej z Dead by Daylight przyszedł mi do głowy pewien pomysł, który uznałam za mądry i dość dziwny w tamtym czasie. Wisienką na torcie był fakt, jak kilka dni temu na zagranicznym YouTubie natknęłam się na masę filmów o tematyce Smash or Pass z Dead by Daylight. A że nie miałam dziś vibe'u na merytoryczny odcinek dla was, a dodatkowo mamy walentynki, to wydało mi się to idealnym pomysłem na dzisiejszy film na kanale. Cześć dzień dobry, ja jestem Dusia, a to jest Smash or Pass w DPD, albo jak to woli, Tinder w Dead by Daylight. Szczerze mówiąc, sama nie wiem dlaczego do końca to robię, ale mam nadzieję, że umilę ci dzisiejsze popołudnie luźnym filmem z tematyki Dead by Daylight, a dodatkowo. Yy, Dzięki Wam będę miała dodatkowe statystyki do tego filmu, ponieważ na Discordzie wrzuciłam Wam właśnie Smash or Pass z killerów i też mogliście się wypowiedzieć na temat tego, który killer jest dla Was Smash, a który killer jest dla Was Pass. Także jeżeli chcecie brać udział na przyszłość w właśnie takich akcjach i przyczynić się do odcinka, to zapraszam na Discorda, który jest w opisie filmu. Koniecznie oglądajcie do końca, ponieważ na końcu mam dla Was bardzo ważne informacje odnośnie konkursu i gry, którą będziecie mogli wygrać z okazji walentynek. Będę starała się za bardzo nie rozwodzić na temat moich wyborów. Wiecie, jak to jest? O gustach się nie dyskutuje każdy ma różne to tak jak z dupą każdy ma własną. Także moi drodzy, zacznijmy od flagowej postaci Dead by Daylight czyli od Trapera. I z mojej strony to jest totalnie smash. Zdecydowanie tak, traper wydaje się bardzo takim mężczyzną, wiecie, przystojnym. Dodatkowo jego historia też tutaj chwyta za serce. Mało tego, że wy oglądacie serię animowaną z DBD to animowany traper jest tam tak cute, że po prostu człowiek wymięka i miękną mu nogi. I w tym momencie, moi drodzy, się zgadzamy, ponieważ 34 osoby na Discordzie odpowiedziały również, że traper byłby dla nich smash. Przejdźmy sobie do Wratka, który dostał. Ostro podupie na Discordzie od Was, ponieważ 42 osoby powiedziały, że wratek pas. No i powiem Wam szczerze, z mojej strony, wratek to jest pas. Jakoś nie wiem, nie czuję do końca powiązania z nim. Wydaje mi się, żeby mnie irytował, więc definitywnie wratek niestety pas. Następny jest Hilbili i tutaj niestety chyba muszę powiedzieć, że pas, Dlatego, że czuję jakiś strach przed piłą łańcuchową i jakoś wydaje mi się, że był mnie troszeczkę on przerażał. I chyba 44 osoby się z nią zgodziły, bo też daliście po prostu na pas. Następna jest Nurs. A, oh, Nurs. Smash, smash, smash. Zdecydowanie smash. Nurs wydaje się po prostu tak hot, że to jest niewiarygodne i naprawdę jest to dla mnie totalny smash. Mimo tych stóp, które wystają, jest pod sukienki, myślę, że byłybyśmy się w stanie bardzo dobrze dogadać. No i jednak wiecie, zabawa wy doktora i pacjenta? O tak. 41 osób podziela moje zdanie i również zagłosowało na Nurs, że jest ona smash. Przejdźmy do ikony, ikony horroru, czyli do postaci Michaela, Majersa. Definitywnie, ostatecznie Smash. Szczególnie jak popatrzymy na Majersa w swoim skinie koszuli nocnej i na te pięknie wrzeźbione łydki. O tak, to jest Smash. 50 osób się ze mną zgadza, także Majers dostał tutaj bardzo dużą przewagę głosów na tak. Przed nami Hag. No, i niestety, hag, muszę powiedzieć, pas. Dlaczego? Dlatego, że hag jest tak dziwnie, wiecie, wykręcona. Momentami wygląda, jakby przynajmniej mi się kojarzy, była z drewna, z korzeni. To nie jest coś, co mnie kręci w żaden sposób. A dodatkowo, według jej historii, była kanibalem, więc myślę, że ten związek mógłby na pewno nie wyjść. Definitywnie, hag to jest dla mnie po prostu pas. I 44 osoby podzielają moją opinię. Przed nami Herman Carter, czyli doktor, i jakby kaman, dlaczego większość z was dała na pas? Przecież on zawsze się tak do nas pięknie uśmiecha, jest w nim coś takiego, wiecie, szalonego w tym spojrzeniu. To spojrzenie może cię normalnie oczarować, zaczarować i czujesz się jakby cię po prostu popieścił prąd. Doktor totalnie smash. Och, moi drodzy, Mami Huntress, zdecydowanie smash, smash, smash. To jest postać, która po prostu jest hot sama w swoim wydaniu. Dodatkowo, jak zobaczymy ją w Hucht On You, to mamy takie: Oh my god, także zdecydowanie Huntress to Smash. I 52 osoby myślą dokładnie tak samo. No i mamy naszego Bubę. No i tutaj ponownie, jak w przypadku Hilbilliego. Muszę powiedzieć pas. Tu też jest ta piła łańcuchowa. Dodatkowo jest coś takiego w bubie, co odbieram jako bardzo y, dziecinne. W sensie ten buba wydaje mi się taki bardzo infantylny. Nie wiem do końca dlaczego. Może to przez jego historię. Może przez sposób, jak on y, brzmi. Ale odbieram go jako takiego, takie duże dziecko. Więc definitywnie Leatherface pas. No i w przypadku buby 37 osób powiedziało na pas. No, i przed nami koszmar. No, i tutaj powiem Wam szczerze, że mam troszeczkę mieszane uczucia. Z jednej strony to taki, wiecie, mały chłopczyk, wydaje się takim zakompręsionym chłopczykiem, który zrzuca na ludzi koszmary, żeby było im źle. Ale z kolei z drugiej strony te jego pazurki, które mogą podrapać po pleckach, chociażby, jest tutaj dość mieszane uczucie z mojej strony, więc myślę, że będzie taki delikatny smasz. No, i tutaj wie, się z Wami nie pokrywam, ponieważ 42 osoby powiedziały na nie, a 17 na tak. No i przed Wami moja ukochana, pik, ukochana względem tego, że to jest mój main, po prostu. Więc nie wyobrażam sobie innej odpowiedzi niż masz. Amanda ma coś w sobie, wiecie, zwierzęcego, dlatego myślę, że ten związek mógłby się udać. 42 osoby myślą dokładnie podobnie. No i mamy Klauna, i niestety klaun to będzie dla mnie pas. Wiecie, jakby m, nawet nie chodzi za bardzo o jego wygląd, tylko wyobraźcie sobie, że nie wiem, leżycie sobie w łóżku, obok was jest właśnie on. I słyszycie tylko takie, <laughs> bo właśnie on tak robi, tak brzmi klaun, więc zdecydowanie z mojej strony to jest pas. Bałabym się, że wiecie, coś mi zaraz wyleci z tego gardła. 44 osoby. Myślą dokładnie tak samo. No i przed nami Spirit. Spirit to jest Smash, Smash, Smash. Podoba mi się jej historia, podoba mi się to, że Spirit była wiecie niby początkowo nie miała być wybrana przez zbyt, ale okazała się bardziej szalona niż jej ojciec. To jest naprawdę świetna historia i naprawdę nie mogę się doczekać, aż też ją usłyszycie. Także zdecydowanie Smash i 46 osób też uważa, że Smasz. Przed nami legion i cztery osoby, i coś mi się wydaje, że nie wszyscy z Was doskonale wiedzą, ile legion ma lat. Dlatego te odpowiedzi są tutaj dość mylące. Aczkolwiek, Frank ma około 19 lat. Suzy jest między 15-16, Julie koło 17-18, a Joey to jest wiek między 17-19, ale jest na pewno młodszy od Franka. Więc tutaj mamy troszeczkę zawirowanie, jeżeli miałabym powiedzieć o Legionie jako o ogóle, to jest niestety pas, ale jeżeli mogę sobie wybrać osoby powyżej 18 roku życia z tego, czyli Franka, prawdopodobnie Julie, prawdopodobnie Joe'ego, to oni są smash. Suzy jest pas. Także, moi drodzy, zdecydowanie Legion na plus dla nas. 47 osób z Was też smaszuje Legiona. Moi drodzy, czas na plagę. Plaga to jest zdecydowanie smasz, totalny, totalny smasz. To jest bardzo piękna kobieta, bardzo wysoka, bardzo postawna i zdecydowanie myślę, że to byłoby cudowne przeżycie. Także zdecydowanie smasz. 42 osoby uważają dokładnie tak samo. No, i przyszedł czas na Ghostfacea. I Ghostfacea, tak jak nie lubię, naprawdę w grze, tak w filmie, czy chociażby w strasznym filmie, to jest postać, którą w jakiś sposób da się lubić. Jeżeli mówimy o Ghostfaceie w kategorii gry, w kategorii grania, to nie, ale jeżeli mówimy o Ghostfaceie w kategorii Smash or pasu smash. Tak, przepraszam, smash. I 50 osób myśli dokładnie, tak samo. Przed nami demogorgon, i tak jak demogorgon jest naprawdę bardzo słodkim killerem, i, i jest taki, wiecie, do przytulania, tak muszę powiedzieć, pas. Muszę powiedzieć, pas, on mi się za bardzo kojarzy, wiecie, z takim y, tym małym Demogorgongiem z serialu, takim słodkim do pogłaskania. No nie, nie, N nie, nie, definitywnie nie. Pas, pas, pas. 30 osób też uważa, że pas. Przed nami oni. Wielki, postawny, muskularny mężczyzna, który ma lekkie problemy z agresją, okej, okay, ale wiecie, jak to jest. Ja go zmienię, okej? Okay? Ja go zmienię, ja dam radę. Więc, definitywnie, oni smasz. I oni, tak samo jak wyniki przy demogorgonie 30 na nie, 31 na tak. Slinger Mam straszny problem z Desslingerem, tak samo jak z Koszmarem, ale jest coś w tym Devslingerze takiego, co z jednej strony mnie przyciąga, a z drugiej strony bardzo odpycha. Myślę, że akurat w tym wypadku postawię na pas, tak jak większość z was, czyli 43 głosy. Pyramid Head, Smash, 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 Smash. Jakby popatrzcie na niego te ramiona, te łydki. To jest po prostu piękna, cudowna postawa, która przyciąga. Także definitywnie Pyramid Head smash. Czas na Blighta. I definitywnie, ostatecznie, po prostu, jedyne co mam do powiedzenia to pas. Przed nami Twinsy i wiecie jak to jest. Ich jest dwóch. Chyba nie chciałabym w ten sposób jakby nawet spróbować pomyśleć. Więc pas i przejdźmy dalej, ok? No i moi drodzy, uwaga, bo na ekranie trickstery. Powiem wam, że jestem w szoku, że 14 z was powiedziało, że pas, bo trickster to jest totalnie smash, 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 po prostu smash, po tysiąkroć smash. Jakby, jak tutaj można dać pas? Jakby, spójrzcie na niego. Och, przejdźmy dalej. Czas na Nemezisa. I powiem wam szczerze, że z mojej strony to jest smash. Dlaczego zapytacie? Bo większość z was odpowiedziała, że pas. Słuchajcie, on ma jedną bardzo potężną zaletę. Sami wiecie o co chodzi, prawda? Czas na cenobite. I wiecie, ja mam trochę tak, że nie przepadam za osobami łysymi względem takich, wiecie, kanonów piękna, ale jest coś w Cenobicie takiego, że jest on jakiś pociągający, wiecie, ta skóra, te tutaj kolczyki, te gwoździe, co prawda trzeba byłoby je wyjąć, gdybyśmy chcieli chociaż dać sobie buzi, ale smaż, Cenobita smaż, no smasz. chociaż większość z was odpowiedziała, że pas. O Jezus, artystka. Chyba nie muszę tutaj mówić, że to jest smash, smash, smash. Zdecydowanie. Piękna kobieta, piękna twarz, piękna szyja, piękna postawa. Zdecydowanie smash. Nawet mogłaby mi krakać do ucha. Nie ma problemu. To jest smash. Czas na Onrio, która jest nieletnia, więc nie będę się tutaj rozwodzić za bardzo. To jest dla mnie pas po prostu. Ona nawet nie ma 18 lat. Onrio jest młodą dziewczyną. Pora na dredża i z dredżem zdecydowanie jest to pas. Przepraszam cię dredż, ja wiem, że zostałeś wybrany dla mnie przez odzdarwę. Dobrze nam się gra razem, ale nic by z tego więcej nie wyszło. Wiecie, jak ja patrzę na dredża, to wygląda jak taki po prostu indyk, dość stary indyk, pomarszczony, więc dredż, I'm sorry, ale no, mam nadzieję, że mi wybaczysz. No i przedostatni. Wesker i Wesker, podobny jak Nemezis, ma jedną większą zaletę w tym wszystkim, a przy tym jest przystojniejszy niż Nemezis, więc zdecydowanie, kochanie, to jest dla Ciebie Smash. No i na samym końcu mamy rycerza, czyli najnowszego killera w TBD, i jest to, powiem Wam szczerze, że chyba to będzie Smash. Wiecie, ryzerz jest taką zagadką, my nie wiemy do końca jak on wygląda, więc jest to coś takiego tajemniczego, a dodatkowo ma trzech pomagierów, także moi drodzy, no to jest zdecydowanie smash. Moi kochani, mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał, ja naprawdę uśmiałam się podczas jego na nagrywania i um, cały czas mam taki lekki, wiecie... Um, takie pytanie czy na pewno to publikować, ale myślę, że spodobał Wam się taki materiał, dajcie koniecznie znać w komentarzach, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy podobał Wam się taki filmik, bo wiecie Zostały nam jeszcze surwy, co nie? Serdecznie zapraszam Was na Discorda, ponieważ ten kanał ze Smash Orpas nadal jest, nadal możecie oddać swój głos, a dodatkowo będą tam się pojawiać surwy, może, więc będziecie mogli być zaangażowani w tworzenie kolejnego odcinka. Jeżeli chcecie takie akcje, to właśnie zapraszam, żebyście mogli też się przyczynić do tworzenia tych odcinków, bo razem faktycznie jest, moi drodzy, weselej i cieszę się, że mogłam tutaj wziąć Wasze głosy do filmu, właśnie. Moi drodzy, mam dla Was konkurs z okazji walentynek i będziecie mogli wygrać, uwaga, Hooked on You, czyli randkową grę z Dead by Daylight. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat tego konkursu więcej, to zapraszam Was na Discorda. Tam na kanale ogłoszenia, bądź na kanale eventy pojawi się po prostu post, z którym dowiecie się, co zrobić, aby wygrać tę grę. Także zapraszam Was serdecznie. Link jest w opisie. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się już jutro w kolejnym materiale. Na razie i cześć! Nie, no to było za dużo.